Coraz mniej bezpiecznie czujemy się w naszym kraju, dlatego postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego regionu, co myślą o prawie do posiadania broni. Raczej bym nie radziła, bo jakby się kto na kogo wkurzył z sąsiadów, zaraz by użył. Tak, żeby nie mieli broni. No ja wiem, no nie bardzo. Ograniczenie, żeby było. Dlaczego? Bo by było mniej napadów może. No co to, każdy tą broń ma dostęp do broni i później jest niedobrze. Oj, to już wykluczam całkowicie. Dlaczego? No jest nieostrożnie. Mądry ludzie mogą ze wszystkiego korzystać, a którzy nie, no to wie pan, co się dzieje. No to jest taki temat już, nie będę się wypowiadać na ten temat, ale uważam, że żyłoby się ludziom lepiej, gdyby tej broni nie było. Oj, w Polsce to chyba nie jest. Nie dałbym broni tutaj na ten, bo to jest nie dość, że takie społeczeństwo nieodpowiedzialne, to jeszcze na pewno bym tego nie dał. Oj, to nie. Ja też nie, ja też jestem przeciwko. Ludzie są złośliwi i nawet ci katolicy jeszcze pozabijają, dopiero na ulicach naszych będą tutaj strzelaniny. Po prostu to jest tak skomplikowane, że indywidualnie każdy sam może decydować. Nawet w wypowiedzi. Ja się nie wypowiadam. Myślę, że powinni zakazać, żeby nie stało się tak jak w Stanach Zjednoczonych. Że zaczną strzelać na ulicy nie wiadomo do kogo. No nie wiem, no w moim zdaniem w Polsce nie dzieje się aż tak, żeby mieć broń. Chyba. No, nie ma aż takiej gangsterki. Powinna być zakazana całkowicie. No nie jestem za tym. Czego? No, mieć broń w domu. A są dzieci na przykład, no jest to niebezpieczne, tak? Także nie. To nie, będzie dużo zabójstw, będzie mało osób w Polsce, dużo osób pójdzie siedzieć. Myślę, że nie powinno tak być w Polsce. O kurczę, to jest ciężki temat, powiem szczerze. No wydaje mi się, że może tak powiem, nie wszyscy powinni ją mieć, o. No ci, co są w miarę poukładane mają, to... Nie widzę w tym jakichś większych problemów, ale dla tych, którzy mają jakieś problemy, no to może nie jest to najlepszy pomysł. Nie, uważam tak samo. Przede wszystkim, no, jakby, nie wiem, na przykład kobiety, które czują się jakieś zagrożone, czy jakieś problemy po prostu doskwierają oczywiście na co dzień, także jakieś ładne kobiety przede wszystkim. Także myślę, że powinny mieć dla bezpieczeństwa. Nie? Myślę, że powinno pozostać tak, jak jest teraz. Także myśliwi, policjanci, natomiast nie powinniśmy tego prawa rozszerzać na ogół społeczeństwa. Na pewno nie tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych.